Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. do reakcji chemicznych lub zaznaczę, że dana reakcja nie zachodzi. Co my tu mamy przede wszystkim podane? CH3OH to jest metanol. Natomiast C6H5OH to jest fenol. I teraz tak, jeżeli mamy metanol. To on nam się nie łączy z zasadami, no to z automatu zapisujemy, że pod punkt B, bo mamy metanol plus zasadę sodową, reakcja nie zachodzi. Z metanolem łączy nam się kwas i metal. Natomiast, jeżeli chodzi o fenol, to też łączy nam się on z metalem. Tutaj zachodzi reakcja z zasadą, ale nie zachodzi reakcja z kwasem, czyli tutaj to odpada. Ok, no to przechodzimy. Tutaj nam się połączy wodór, znaczy, tu się nam wymieni wodór na sód i mamy CH3O, NA. I teraz ten wodór mamy w tym miejscu i my wiemy, że wodór nie występuje sam, tylko zawsze w postaci cząsteczkowej. Dlatego dając tutaj dwójkę musimy zwiększyć tutaj na dwójkę. I jak zwiększamy CH3O, to tutaj dajemy dwójkę. I tym samym zwiększamy sud. Tu nam reakcja nie zachodzi, tym się nie przejmujemy. Teraz tutaj bardzo podobnie. Wodór. Musimy dać. Dwójka, jak tu dajemy dwójkę, to tu, tu i tu. Teraz mamy fenol plus. Zasadę to wciąż sud. Nam się tutaj wymienia z wodorem, ale wodór połączy nam się z OH i utworzy nam wodę. Jak to się dzieje? Nie mamy współczynników stechiometrycznych. Tutaj natomiast wodór wymienia nam się z chlorem i grupa. OH, przepraszam, cała grupa OH wymienia nam się z chlorem i utworzy nam się tutaj woda. Czyli mamy CH3CL plus H2O i wtedy też nie mamy współczynników stechiometrycznych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.